Stosunek do zwierząt jest miarą naszego człowieczeństwa. Niestety często nie sprawdzamy się w roli opiekunów mniejszych od nas stworzeń. W efekcie trafiają do schronisk. Te wałbrzyskie w ciągu ostatnich 2 tygodni walczy z niechlubnymi zarzutami. Sztuczny dym czy fakty? Na jednym z portali społecznościowych wydarzenie zgromadziło już ponad 1000 osób. Czy to jest sztuczny dym, nakręcanie, czy może jakieś ziarno prawdy, bądź też fakty z życia schroniska wałbrzyskiego? Wiele rzeczy tam jest powiedzianych, napisanych i przykro jest tylko nam, że osoby, które wypowiadają się tam na tych wydarzeniach, nie przyjdą tutaj do schroniska, nie zapytają, jak jest naprawdę, albo chociażby wejdą sobie incognito i popatrzą, pójdą zobaczyć, co się dzieje. Pewnie, że fajnie jest złapać jakieś tam zdjęcie psa, który wygląda tak, a nie inaczej, ale przypominam, że do nas trafiają zwierzęta z ulicy, z domów, gdzie są maltretowane, z domów, gdzie są wychudzone, a najczęściej, proszę Państwa, na ulicy, to te zwierzęta, które są zazwyczaj chore, ponieważ ludzi nie stać na leczenie i one właśnie trafiają tutaj do schroniska. No ale fajnie jest przyjść, cyknąć fotkę, o, cyk, mamy fotkę, bo piesek źle wygląda. Ale nikt nie zapyta, dlaczego on wygląda źle, jak długo już jest w schronisku i czy to jest wina schroniska. Jeśli chodzi natomiast o wyprowadzanie zwierząt, proszę Państwa, mamy tutaj boksy, nie klatki, proszę nie mylić pojęć, ponieważ klatka to jest 1 na 2 metry, u nas są boksy. W tych boksach przebywają zwierzęta i tam no niestety mieszkają, no gdzieś muszą mieszkać. Na terenie schroniska są 3 wybiegi, 3 duże wybiegi, 20 na 30 metrów każdy i z każdego boksu wyprowadzamy psy na te wybiegi. Oczywiście warunek jest dobra pogoda, ponieważ wiadomo, deszcz, słota nie wyprowadzamy, ale jak jest ładna pogoda, zazwyczaj to już od wiosny zaczyna się fajnie robić, te psy są na tych wybiegach. To nie jest tak, że one mieszkają całe 8 lat, jak tam były wypowiedzi w boksie i absolutnie nie widzą trawy ani żadnych takich rzeczy. Na kanwie wydarzenia utworzonego na jednym z portali społecznościowych pytamy mieszkańców o ich opinię na temat wałbrzyskiego schroniska dla zwierząt. Uważa Pan, że schronisko jest potrzebne? Potrzebne. To uważam bezwzględnie potrzebne. Schronisko powinno być, tylko powinno być lepiej zadbane. Bo to, co słyszałem od znajomych, którzy tam chodzą, to tam jest nędzy. Pieniędzy nie ma, no Boże, kamienie. Jest potrzebne, ponieważ zwierzęta, które nie mają opieki, trafiają tam i będą wtedy miały jedzenie, no i ogólną opiekę taką. No ja wiem, powinno być takie schronisko. Bardzo dużo bezpańskich psów, kotów się. Ja mieszkam na takiej dzielnicy, że jest tego pełno. No i trzeba ten problem jakoś rozwiązać, nie? Mi się wydaje. No bo to chodzi tego pełno. Nikt się tym nie opiekuje. I to właśnie to jest problem z tymi zwierzętami. Dobrze jest nawet, spokojnie. Chociaż wiem, że jakby tego schroniska nie było, to wiem, że nie miałoby gdzie zwierzęta mieszkać. Tak prawdę mówiąc, w tej chwili nie mam zdania, bo dawno tam nie byłam, ale jak byłam no jakieś 15 lat temu, to było w tragicznych warunkach te zwierzęta tam były. Także wolę tam nie chodzić, bo mi serce pęknie. Niewiele mam wiadomości niewiele mogę powiedzieć po prostu o schronisku dla zwierząt. Nigdy nie brałem ze schroniska psa, nie miałem, także, no nie wiem, bardzo niewiele mogę powiedzieć na temat schroniska, tam działalności w ogóle. Zadam Panu jeszcze jedno pytanie. Jest Pan właścicielem psa. Uważa Pan, że psy, które są w schronisku, powinny wychodzić poza obręb placówki, czy powinny znajdować się tylko i wyłącznie w samej placówce? Wydaje mi się, że powinny wychodzić. Jeżeli są jacyś wolontariusze, którzy by sprawowali opiekę nad tymi, to powinny wychodzić. Powinny. Nie powinny cały czas siedzieć w tym schronisku. Tam na pewno jest też przepełnione, jak każde schronisko w Polsce. Także warunki tam chyba też nie są za ciekawe. Chyba wypuszczać, bo to jest zdrowe, prawda? Czy psy powinny być wypuszczane na wybieg, na zewnątrz? Oczywiście, jak najbardziej powinny być na zewnątrz wypuszczane. Pies nie może być zamknięty w klatce, nie? To jest zwierzę, no. Ono potrzebuje ruchu. Tak jak każda żywa istota, nie? Nie może być zamknięte. Mi się tak przynajmniej wydaje. Nie. Przecież w jakimś niezamkniętym siatką czy czym takim. Bo tam nie wiadomo, co są bezpańskie psy. Mogą dzieci podejść czy coś. Nie powinny być wypuszczane poza teren zamknięty.
No raczej uważam, że psy nie powinny się znajdować bez kontroli. Szczególnie no, Podgórze to jest dosyć lesiste, tam zabudowania są dosyć daleko. Do lasu no, po prostu zwierzyna żyjąca dziko może być poszkodowana przez te zwierzęta. Inicjatywą, która może zapobiec dalszym zarzutom i pomóc w zacieśnieniu więzi pomiędzy człowiekiem a psem, jest bieg na 6 łap. Będzie znowu organizowany bieg na 4 łapy i tutaj zobowiązanie zorganizowania tego oraz wolontariuszy przyjęła na siebie pani, która prowadzi tą fundację i z nią bezpośrednio już będziemy współpracować. I będzie to właśnie wyglądało w ten sposób, że podpisujemy umowę bezpośrednio z panią, która jest odpowiedzialna i ta pani przyprowadza osoby swoje zaufane, odpowiedzialne, które będą mogły wyprowadzić psy na spacer. Z naszej strony przyszły nawet 2 wolontariuszki, 2 panie, które już nawet 2 razy przyszły i zdecydowały się, że tak, będą chętnie przychodzić, bo bardzo im się tutaj podoba. Podoba im się to, co robimy. Będą nas wspierać i też będą chętne do tego, żeby wyjść na spacer. Ale tak jak powiedziały, że no, muszą te psy poznać, bo to tak nie ma, że się bierze pieska z boksu i wyskakuje się z nim na spacerek. Trzeba zwierzęta poznać, żeby móc je wyprowadzić na spacer.